Cześć Rosa, witajcie w kąciku Retrogracza, a dzisiaj, moi drodzy, coś znowu dla Atarynki. Fujinet. Na pewno już o tym słyszeliście, widzieliście, pewnie zastanawialiście się, w jaki sposób zainstalować, czy byłaby możliwość zainstalowania takiego Fujinetu na naszej Altirze. No i były już możliwości instalacji i tak dalej przez Linux, przez kombinowanie z Linuxem, przez komendę i tak dalej, ale od pewnego czasu jest normalna możliwość zainstalowania tego na Windowsie. Oczywiście musimy mieć procesor 64-bitowy, ale w większości przypadków każdy z nas takich procesorów w swoim komputerze ma, więc przechodzimy teraz do szczegółów. Na początku przechodzimy na tą stronkę. Jak sami widzicie, jest to virtualdub.org. Oczywiście, gdy wpiszecie jeszcze dodatkowo Altira, wyskoczy Wam już oficjalna stronka tego emulatorka. Scrollujemy stronkę w dół, no i tutaj mamy listę do pobrania wersji 4.0.1, jak również 4.10. Musimy pamiętać, że musimy pobrać wersję na 64-bitowy procesor, tak więc którą z wersji wybierzecie, zależy dokładnie i wyłącznie od Was. Pamiętajcie o tym, że przydałoby się dodatkowo jeszcze zorganizować BIOSy do tego emulatorka. Nie są wymagane, ale można by było użyć oryginalnych BIOSów do Atarynki. Drugą stronką jest oczywiście ta. Oba linki będą w opisie na dole. Mamy tutaj oczywiście Fujinet PC Launcher 2010.1. Jak sami widzicie, jest tutaj wersja również 64-bitowa dla naszego Windowsa. Pobieramy ją również. Najnowsza aktualizacja, jak sami widzicie, jest z października 25.2022 roku. Dobra, mamy te dwa programy. Mamy oczywiście nasz BIOS. Nie jest potrzebny, ale gdy już to mamy, wchodzimy do katalogu, gdzie pobraliśmy te dwa pliki, zaznaczamy je, klikamy prawym przyciskiem myszy, ja używam 7-zipa, prawy przycisk myszy, rozpakuj pliki do katalogu. Pliki zostają rozpakowane, te zipowane możemy wyrzucić, zostawić, zależy od Was, jak tam chcecie. Ja je usunę, żeby nam nie przeszkadzały. Cyk. I wykasujemy to. Dobra, mamy teraz te dwa pliczki, ja może powiększę obraz, abyście to lepiej widzieli. Poczekajcie sekundkę, zrobimy na duże ikony. Będzie bardziej przejrzyściej to wyglądało. Wchodzimy na początku w Altira, możemy zmienić nazwę na Altira. To już jest, zostawię dla Was, jak chcecie. Ja sobie chcę po prostu uporządkować, żeby wiedzieć co, jak i z kim. Tu zostawię sobie Altirę, tu sobie zmienię nazwę na Fujinet na przykład. Mówię, nie musicie tego robić. Ja tak robię, żeby mieć wszystko przejrzyste. Dobra, moi drodzy, przechodzimy na Altirę, zrobimy sobie teraz skrót. Tu oczywiście musimy rzucić BIOSy, pamiętajcie o tym. Oczywiście nie musicie, ale przydałoby się. Zrobimy sobie skrót Altiry 64-bitowej, którą możemy potem skopiować na pulpit. Ja to zostawię oczywiście w tym katalogu, w którym chcę Wam to wszystko pokazać, ale Wy utwórzcie sobie skrót i skopiujcie sobie ten skrót na pulpit. Teraz wytnę to sobie to ładnie i wrzucę do katalogu obok, a Wy zrobicie jak chcecie. Gdy to już mamy, musimy jeszcze wejść w Fujinet i skopiować, również utworzyć skrót od launchera. Przechodzimy na przykład do tego katalogu, scrollujemy to w dół, tam będzie napisane launcher i utworzymy sobie skrót do launchera, który później zmienimy na nazwę na Fujinet, abyśmy wiedzieli, że to jest skrót do urządzonka, który będzie nam emulowało Fujinet. Tak samo robimy, utwarzamy skrót, kopiujemy i wrzucamy na pulpit lub tam, gdzie chcecie, żeby to on był dostępny w Waszym komputerze. OK. No dobra, jesteśmy już w połowie drogi. Teraz musimy jeszcze dodać nasz Fujinet do naszej Altiry. A aby to zrobić, na początku musimy odpalić Altirę. Klikamy dwukrotnie na ikonkę Altiry. Oczywiście obraz, który Wy zobaczycie u mnie, a u Was mogą być dwa inne, bo ja już tu troszeczkę kombinowałem. Tak więc śledźcie moje kroki, a będzie wszystko dobrze. Przechodzimy na początku do zakładki System i drugą zakładkę mamy Konfiguracja systemu. Klikamy tam i po środku gdzieś musi być napisane Devices, czyli urządzenia. Szukamy. Jest. Klikamy na to. Ja tutaj już, jak sami widzicie, dodałem sobie VBXE, żeby mieć fajniejszą rozdziałkę w niektórych grach. Nieważne. Klikamy Add, ściągamy tą listę na sam dół. I na samym dole mamy informację, że jest Custom Devices. Klikamy na to, klikamy OK i w tej okienku musimy znaleźć na początku katalog, w którym zainstalowaliśmy również Fujinet.
Ja raz to zrobię, wchodzimy w katalog tam, gdzie już mamy, czyli mamy ten katalog Fujinet, wchodzimy w emulatory, czyli emulator, klikamy tam, Altira, klikamy tam i ten plik emulujący Fujinet musimy dodać do naszej listy. Klikamy otwórz, zatwierdzamy OK. Tu mnie oczywiście pewnie raz wyskoczy pewnie błąd, bo ja już mówię, ja już kombinowałem, u was tego napisu na dole nie będzie, więc się tym nie przejmujcie. No dobra, zostały nam jeszcze dwa kroki i jesteśmy w domu. Klikamy oczywiście teraz tutaj na sam dół, na OK. No i przechodzimy znowu na system, konfiguracja. Znowu aby nam się to okno otworzyło i teraz musimy wyłączyć dopałkę. Klikamy na tą stronkę. U was u samej góry będzie fast boot, będzie zaznaczony. Musimy ten haczyk wyłączyć. Czyli ja teraz wyklikam to, żeby kwadracik był pusty. Pamiętajcie, ma być pusty. Zatwierdzamy znowu oczywiście OK. I pozostało nam jeszcze jedna rzecz, a mianowicie wyłączenie napędów dyskietek, aby system nie szukał stacji dysków, a szukał Fujinetu. Czyli wchodzimy teraz na Disk Drives, stację dyskietek i tu u góry, u was będzie to włączone w ten sposób, jak teraz ja wam to pokazuję, musimy kliknąć OFF. Gdy klikniemy OFF, i tak ma to zostać, klikniemy OK. To jest wszystko, co musimy na tą chwilę zrobić. Czyli ja teraz zatwierdzę OK. No i musimy jeszcze odpalić teraz naszego Fujineta. O, zapomniałem zrobić skrótu o nazwie Fujinet. No poczekajcie, odsuniemy troszeczkę to okno. Ja tu zmienię nazwę na Fujinet, żeby każdy wiedział, że chodzi nie o launcher, a o Fujinet. No bo to jest to urządzonko, które właśnie będzie nam emulowało nasz ten sprzęt. Nazwę to Fujinet, proszę bardzo. Możecie to zrobić, nazwać to jak chcecie. Ja tak dla pewności zrobię to, żeby wiedzieć, co to w ogóle jest. Dobra, odpalam Fujinet, otworzy wam, pokażę wam się to urządzonko, prawda, że wygląda znajomo, jak prawdziwy Fujinecik. Te dwie pierwsze lampki pokazują, że już Fujinet został połączony z siecią i tak dalej i działa. Tu mamy oczywiście jeszcze przycisk inne. Dobra, mamy to, robimy teraz Altire, wchodzimy na... Musimy zrobić jeszcze zimny reset, słuchajcie. Czyli wchodzimy znowu na system i klikamy Cold Reset. Jeżeli wszystko dobrze poszło, to zobaczycie ten obraz. Klikamy Cold Reset, no i Fujinet powinien się nam ładować. Proszę bardzo, działa! Za pierwszym razem zobaczycie te dwie stronki, te dwa serwerki, które są już dodane od razu z automatu Fujinet. Możemy tam wejść w katalog Atari, tam zobaczycie różne, różniaste katalogi z grami i tak dalej. Może na samym początku odpalimy grę, jakąś grę, nie wiem, zobaczymy. Pokażę wam, jak odpalić jakąś zwykłą grę. Tu nie mamy nic, cofniemy się do góry. Dobra, wchodzimy w katalog gry na przykład i zobaczymy, jakie tam mają gry. No i mamy pierwszą grę Albert. Klikamy Enter, zaznaczamy ją, klikamy na dysk, który ma być dodany, ten nasz Albercik. Klikamy Enter, cofniemy się Escape'em raz do tyłu. No i zobaczycie, że tam na dole mam już tego Albercika. Klikamy teraz tabulator w klawiaturze, aby nasza listwa była podświetlona na dole, czyli Tab. On to przeskoczy, wciskamy teraz tylko po prostu zwykłe F4 i powinna gra rozpocząć wgrywanie. Montowanie, butowanie, no i oczywiście teraz pobieranie całego softciku z internetu. Ja lekko to przytnę, aby wam nie zabierać zbyt dużo czasu, ale jak sami widzicie, jest to dość proste. Jak sami widzicie, gra powolutku się wgrywa. Tutaj już mamy jakieś artefakty, jakieś kompilacje, coś tam, coś tam. No i jak sami widzicie, da się odpalić grę z internetu. Klikam Fire, no zobaczymy, czy joystick też działa. Proszę bardzo, śmiga jak ta lala. Po prostu rewelacyjnie. Żartuję. Nie no, fajna sprawa. Wygłupiam się troszeczkę, no ale dobra. Sami widzicie, że wszystko śmiga. Ok, teraz zrobimy Cold Reset. Na chwilkę jeszcze rzucimy okiem, co znajduje się na tym drugim serwerku, a potem pokażę wam, w jaki sposób, prosty sposób, dodać kolejne serwerki do tej listy. Wszystkie serwerki znajdziecie na oficjalnej stronie Fujinetu, tak więc jak tam na tą stronę wejdziecie, to będzie mnóstwo serwerów. Tu mam też jakieś katalogi z grami, mam jakieś programy edukacyjne, DOSy i tak dalej. Dobra, to już sprawdzicie sami. Przykładowo wiecie, jakie są nowe serwery. Wchodzimy na puste pole, czyli na czwóreczkę, wciskam E, no i wpisuję fujinet.p.
Flobera.pl, to jest serwerek bocianu, twórcy Flobera, pozdrawiam go serdecznie, naprawdę świetna gra. No i słuchajcie, tutaj mamy różne demo, gry i tak dalej, może odpalimy jakieś demo na koniec, żeby nie było nudno, wy sobie życie demko przy okazji, naprawdę bardzo dobre demko. Wchodzimy w demos, wchodzimy w, na przykład w party, ale dlaczegoż by nie, zobaczmy co jest na party, nawet no na party. I tu mamy Silly Venture. Zobaczymy, co jest w najnowszym katalogu Silly Venture 2019. No, nie ma 2021. No i na przykład odpalmy to demo, bo naprawdę jest to demo rewelacyjne. Klikamy znowu, gdzie chcemy to zamontować. Klikamy Escape. Klikamy tabulatorkiem, wciskam F4. No i demo się odpala. No i to wszystko, moi drodzy. Już wiecie, w jaki sposób odpalić Fujineta, jak odpalić gry, dema, więcej sam jeszcze nie wiem, sam się jeszcze uczę, więc nie pytajcie mnie o dodatkowe rzeczy. Mam nadzieję wam się, że się to podobało, że ten materiał przyda wam się, aby później odpalić lub też kupić prawdziwego Fujineta do naszej Atarynki. To jest taka informacja, że można też to na początku potestować na naszej Altirze. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten materiał i będziecie czekać na kolejne, a jeżeli tak, no to zachęcam was wszystkich do subskrypcji mojego kanału. Dlaczegoż by nie? Można by było, jeżeli tego do tej pory nie zrobiliście. Kliknięcia dzwoneczka, aby dowiedzieć się o nowych rzeczach, które wrzuciłem na kanał. No i to wszystko. Ja was zostawiam z tym demkiem. Trzymajcie się. Do następnego razu. Na razie. Cześć.